Witam wszystkich. Słuchajcie, stało się coś strasznego, jeżeli chodzi o ten moduł Wi-Fi, który kupiłem na AliExpressie, CineLinka. Co się stało? Spadł mi z biurka z wysokości gdzieś pół metra na podłogę i niestety słaba jakość tutaj, w tym wypadku połączenia cyny z polami lutowniczymi. Sprawiło to, że kondensator po prostu jeden odpadł, wypadł, gdzieś poleciał siną w dal. I szukanie go teraz na podłodze nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to jest bardzo malutki elemencik. I powiem wam, no jestem troszeczkę zasmucony, bo uruchomiłem to. Na pierwszym filmiku tutaj zobaczycie sobie linka do niego. Pokazywałem mniej więcej pierwsze początki zabawy z tym. Był problem z połączeniem z Wi-Fi. Dopiero potem, jak zrozumiałem, jak to mniej więcej działa, chciałem wam właśnie pokazać w drugiej części, jak się steruje właśnie takim modułem Wi-Fi. On kosztuje 16 zł na AliExpressie. W połączeniu z takim Relay, czyli... Jezu, zawsze zapominam polskich nazw. Relay. Przekaźnik. Z takim przekaźnikiem do Arduino, który kosztuje 5 zł w sklepie ABC RC. No i to jest bardzo fajne połączenie, bo ponieważ możemy sobie tutaj podłączyć pod ten przekaźnik jakieś urządzenie 220 V, no i sterować z telefonu, a przez Wi-Fi włączaniem i włączaniem jakiegoś urządzenia. Załóżmy, podłączyliśmy sobie latem wiatrak do takiego przekaźnika. No i co? I nie chcielibyśmy stawać sobie z łóżka, jest gorąco, ciepło, tylko po prostu bierzemy telefon, uruchamiamy aplikację, wciskamy włącz, no i się załącza. I jeszcze chciałem wam pokazać, jak ta aplikacja działa, jak wygląda, jakie ona ma funkcje, bo jest parę rzeczy tam, które powiem wam, że ta aplikacja ma fajne rzeczy. No, z tego, co mogę wam zdradzić, to na pewno ma włączanie i wyłączanie o określonej godzinie. No, nie będę na razie wam tego zdradzał, bo chciałbym to pokazać w jakimś osobnym filmiku, ale bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o taki moduł. Naprawdę bardzo fajna, bo jeszcze ona tutaj ma MOSFETa, także można sobie podłączyć już jakieś takie troszeczkę mocniejsze urządzenia i pokażę wam pod mikroskopem, który to kondensator mi właśnie wypadł z tego. Teraz tak. Dobra, słuchajcie, najpierw wam pokażę zdjęcie, na którym będzie widać właśnie dokładnie, który to jest kondensator. To jest ten kondensator na tej płytce, który odpadł. On jest połączony z tą tutaj nóżką. Czyli jakby popatrzeć sobie na jakieś tam różne schematy. Spróbuję to znaleźć. To jest w ogóle ten moduł, który... Nie, to jest to, co ja właśnie kupiłem. Self-locking indicator, green light. No i tu macie te wyjście, które możecie sterować, nie? To tak dla przypomnienia. Gdzieś miałem tutaj, kurczę, otwartą z tymi pinami. 12S. Zobaczcie, koło anteny to jest jakby pin Extension Reset? Coś takiego. Tak jak mi się zdaje, coś Control, tutaj na żółto jest oznaczone to. I to jest chyba właśnie do tego przełączania między tymi trybami właśnie, Access Point i tak dalej. Tak mi się zdaje, mogę się mylić. Także jakby ktoś wiedział, to niech mnie poprawi. No i mówię jeszcze raz, ten kondensator koło tego rezystora wypadł. Po wypadnięciu tutaj te pole lutownicze praktycznie nie było pocynowane, także on już i tak się trzymał ledwo co. Była tylko kwestia czasu, aż on odleci. No i mówię, jakbym znał wartość tego tutaj kondensatora, który jest zamontowany, no to to by było super. Chyba że kupię po prostu jeszcze raz z cztery takie płytki i jedną poświęcę na sprawdzenie. Zobaczcie, jeszcze znalazłem w internecie oryginal ESP bez adaptera żadnego.
Ma coś takiego. I tu jest chyba TXD0. Zaraz wezmę tą płytkę, zobaczę, jak obrócę anteną tak samo. To po lewej stronie. Nie, no to jest ten reset, nie? I ten reset jest podciągnięty pod VCC przez rezystor. No ale powiem wam, że wlutowałem też rezystor 10 kg i no niestety nie zadziałało to. Tutaj nie ma na wyjściu właśnie żadnego rezystora pokazanego. Być może troszeczkę różni się to wszystko, jeżeli jest goła płytka tylko tego modułu Wi-Fi. Tu mamy ją z MOSFETem połączonym i z przyciskiem, także. No i oczywiście inny firmware grany. Tutaj mamy oryginał ASP12 na adapterze. Próbuję tutaj coś przeczytać. Też jest reset przez rezystor 10 kg. To jest serial portu GND RXTX. No nic. Nie znajdę na pewno w internecie, jaki to jest kondensator, bo nikt tego chyba nie dał. Także zobaczmy sobie teraz pod mikroskopem, jak to będzie wyglądało. Ja wam pokażę. Ja mam teraz tutaj wlutowany w ogóle kondensator. Zobaczcie. Tu jest wlutowany jakiś kondensator na pałę z płytki jakiejś. Niestety nie działa, nie pasuje. Koło niego jest rezystor 472. Chyba to jest 4,7 kg. O, ma rezystor. I wiecie co? Ja w ogóle wylutuję sobie już ten kondensator, bo on i tak nie działa. A żeby wam. Albo najpierw pokażę wam, jak to działa po podłączeniu jeszcze do zasilania. No właśnie, nie pokazałem wam, jak to działa. No dobrze, podłączmy sobie do zasilania z tym kondensatorem. Zobaczycie, jak to będzie działało. Tym razem, żeby się znowu nie pomylić. Plus. Uwaga, minus podłączam. Minus. I zobaczcie, świeci się dioda i gaśnie. Takie zachowanie jest tego modułu teraz. Czy znowu się zaświeci? Raz. Zaświeciła się, włączył się jakby. Natomiast nie jest w ogóle wykrywany przez żadne tutaj połączenie Wi-Fi. Nie ma nic. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak nacisnę tutaj ten przycisk. Wyłączył się jakby. Włączył się. Teraz znowu tutaj patrzę, czy są jakieś połączenia. Na Wi-Fi nie ma nic. Jeszcze raz nacisnę. Wyłączył się. Chyba. Nie wiem w ogóle, jak on teraz funkcjonuje, tak szczerze mówiąc. No ale na tym kondensatorze, co teraz jest tutaj wlutowany, niestety nie działa tutaj przełączanie tego wyjścia. A były trzy kondensatory, które na początku jakby włączały tutaj te wyjście, ale już potem z powrotem układ jakby nie działał poprawnie i nie dało się już dalej nic zrobić. Także no niestety szkoda, ale na razie ten układ będzie niesprawny. Dłużej przytrzymam jeszcze, żeby zobaczyć, co się stanie. Też nie reaguje. A powinien właśnie przez takie dłuższe przyciśnięcie, powyżej 5 sekund, zmieniać te tryby tutaj obsługi, żeby mógł go sparować w aplikacji. Niestety ten kondensator ma jakieś inne parametry, które powodują, że nie działa ta płytka tak, jak powinna działać. No nie widać tego urządzenia, żeby było dostępne gdzieś w połączeniu Wi-Fi. Także nawet nie mam się jak z nim połączyć. No szkoda, bo jest bardzo fajny moduł, który
No, chciałem wam pokazać, wytestować. Niestety kondensator poszedł na podłogę gdzieś i teraz, żeby go znaleźć, to już nie ma sensu. No to co? Wylutuję ten kondensator, odstawię płytkę na bok. Może napiszę jeszcze do Chińczyka, żeby zobaczył sobie filmiki. Może mi napisze tam z działu technicznego jakiś koleś, który się zajmuje tymi płytkami, bo pisałem o w ogóle hasło do tego Wi-Fi. Okazało się, że jest ono w aplikacji, w instrukcji obsługi, jak parować urządzenie. Hasło jest no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Także już to jest niepotrzebna mi jest ta odpowiedź. Natomiast, no mówię, albo napiszę gdzieś na Reddicie, zrobię zdjęcie, żeby ktoś podał mi wartość tego kondensatora. Może się uda, jeżeli poda, no to wtedy będę szukał według schematów z płytek od BlackBerry. I wtedy już na pewno będę wiedział, jaki wylutować za schemat ten kondensator, żeby wstawić tutaj, tak? Dobra, uruchamiam sobie na koniec stację T12. Dzisiaj jeszcze będzie fajny filmik wrzucony, bo przyszła do mnie paczuszka z Chin i pokażę wam coś fajnego w połączeniu z pewną obudową. Także okej, ja sobie wylutuję ten tutaj kondensator, płytkę odstawię na bok i będę czekał na jakąś tam pomoc może. Gdzie on jest? Tutaj. Staram się to robić na tylko. OBS-ie. O, poszło. Kondensator już do wyrzucenia, wyrzuciłem go. No i pytanie, jaki tutaj jest kondensator? O jakiej pojemności? Ile voltów on musi mieć, żeby to działało? Bo to jest na pewno sprzężone tutaj z tym przyciskiem. Dobra, żeby nie przedłużać filmiku. Na tym zakończę i zobaczymy, czy dostanę jakąś odpowiedź od Chińczyka, żeby mi podał właśnie wartość tego kondensatora tutaj. Szkoda, że nie ma gdzieś rozpisanego tego wszystkiego w internecie, także nie byłoby problemu z dopasowaniem odpowiedniego kondensatora. Dobra, żeby nie przedłużać, 12 minut, kończę filmik, lecę z nagrywaniem następnego. Też bardzo fajnego, także trzymajcie się, pozdrawiam.